Nazywam się Cecylia Borkowska. Urodzona jestem 1930 roku w Stoczku Węgrowskim. O, a przed wojną to nas była duża rodzina. Tyle co, no ja wiem, mieszkaliśmy raz z rodzicami. Rodzice podobno przyszli tutaj z Miednika, bo tatuś się urodził w Miedniku. Mamusia na Brzózce, ale tutaj potem mieszkaliśmy. Potem wybuchła wojna, to ja już do szkoły chodziłam, jak wybuchła wojna i to się wszystko spaliło. I to tutaj jest pomnik taki żydowski, bo tam... W Stoczku? Tak, tak, bo był taki nalot Żydów na tych Niemców, na tych Żydów. Tu już nie mogli się pomieścić. To tu właśnie tam, gdzie ten pomnik stoi żydowski, wykopali, ludzi napędzili, wykopali dół ogromny, a oni Niemcy przez ten czas do tej Kozy, tak zwana była, bo to była gmina, pół gminy i pół, dwa domy. Kozy. I tam tych Żydów pchali i później tych Żydów, nie, no nie, umierali te Żydzi, za takie byli, jak to zemdleje i tego. I bardzo dużo ich, jak nawieźli, to ich tu zabili, taki dół zrobili, no i przywozili ich tego. Tak to jeszcze kto zdążył, to jeszcze gdzieś dalej uciekł. No to jak uciekli, no to później na wieczór wrócili. Później ich znów złapali i znów wywozili do Treblinki. I te, co tutaj tak trochę pouciekali, to tak się obijali. Przychodzili i tego. Później jak w tej Treblince zrobili taki rejwach, tam ich po takie powstanie Żydzi zrobili, rozbili to Treblinkę i kto dał radę, to uciekł, a kto nie, to został zabity, ale tam może połowa tych Żydów tam jeszcze została. No i każdy leciał w swoje strony, do Stoczka, z tej Treblinki, do Stoczka. No i a tutaj już te Żydzi to już siedzieli chyba koło roku, te sześciu. No a później tak już chodzili i wieczorami no wychodzili i tak jak ciemno było, czy szli se rozmawiali, jak ktoś szedł i podsłuchał. No to Żyd, to chodź razem z nami. I w jednym schronie było sześciu, a w jednym było 11. No i to było, a pośród tym jeszcze jak ich przywieźli, jak oni się tu zeszli. No, chcę jeść. No to co ja ci dam tu jeść? Nic nie ma takiego. To chleba z mlekiem dostał. I najadł się i idź. A tu byli łapanki często. Polaków łapa, znaczy do Prus zabierali, wysyłali do Prus. No i tego. I później ostatnio, przedostatnio to łapanko, co u nas się stało, to było tak gdzieś w sierpniu, około połowy sierpnia, bo u nas to się stało na początku września. W 40 chyba drugim we wrześniu. I tego. I tu jeszcze byli te, przyszli Niemcy, to był poniedziałek i strasznie dużo Niemców najechało. U nas to byli w Stoczku kiedyś bardzo duże jarmarki takie. Tam przyjeżdżali, sprzedawali to świnie, a to krowy, a to... No tak, takie jarmarki byli. I była łapanka. Najechało się tych Żydów, tych Niemców strasznie. Aż tam hen pod lasem, a oni bardzo się bali Niemcy. Ale tak jeden przy drugim stał. Ale tu nie było domów, bo teraz to jest sporo domów, a tam była... Było może ze cztery domy, może pięć. Raz, dwa, policzę, trzy. Z pięć domów było. O, to był, tu nie było dużo domów i taki ten plac. No i pojechali. Później myśmy za dwa tygodnie... tatuś lubił bardzo lecieć rano na rynek, zobaczyć, co się dzieje na rynku, co tego, co...
czy Niemców nie ma, czy, bo było sporo tych chłopaków, to mówi, bo uciekają trochę. No ale poleciał do rynku, przyszedł z rynku, a przed tym jeszcze na wiosnę, była łapanka. Mężczyzn złapali, do poróz wywozili. No i myśmy siedzieli i spaliśmy jeszcze, bo to było rano, to spaliśmy jeszcze i nareszcie tatuś mówi, chłopaki, no wstawajcie wszyscy, bo Niemcy, pełen stok Niemców i pewno będzie łapanka. I tatuś przyszedł, zaraz Niemiec za nim. No co tu, no ale do mieszkania nie wszedł, tylko zapukał w okno, żeby tatuś wyszedł i poszli. I przechodzili po tym schronie i nikt nic nie wiedział. I mamusia się ogromnie zaczęła modlić, żeby nie znaleźli tych Żydów. No i poszli. Na początku września tatuś przyszedł rano i mówi, Niemców się tyle najechało, nie wiadomo, pewno znów będzie jakaś łapanka. No to my we trzy, ja byłam najmłodsza, ale byłam od tej średniej siostry taka grubsza i byłam wyższa. I idziemy do lasu, a taki pan mówi tak, dziewczynki nie chodźcie do lasu, bo pewien las Niemców. Pewno będzie znów jakaś łapanka, uciekajcie. To myśmy się wrócili we trzy i ja wzięłam książkę, to już była godzina jakaś siódma, może jeszcze nie było całej siódmej. Wzięłam książkę, mówię, polecę do szkoły, nie widać tu Niemców, polecę do szkoły. A siostry te dwie młodsze poszły przez pole do lasu na grzyby. No i później oglądam się, patrzę, brat jest. Ja mówię, po coś ty Jurek przyszedł, przecież ty na 11, a ja byłam na 8. On mówi, ja się boję w domu siedzieć. No jak się boisz w domu siedzieć? I on przyleciał. No to gdzie tu siedzieć, tylko nie lataj nigdzie, żeby cię nauczyciele nie ganiali. No i ja, 8 godzina, weszliśmy do klasy i tak siedziałam, bo tak szkoła była i tak patrzę, co i raz Niemiec w jedną stronę, to w drugą stronę, w jedną stronę, to w drugą stronę. A mnie już tak w środku zaczęło trząść się, ale sobie myślę, te Niemcy przyjechali. Ta, no, mamusia akurat zaczęła gotować tam i tego. Krowę wypuścili na pole. A te Niemcy czekali, że spotkają, jak to się będzie lecić. Jak będzie dym leciał. Bo chyba było oskarżone, no ja nie wiem, ja nie mogę powiedzieć, czy była oskarżone, czy tam było. I że oni sobie same gotują i oni na ten dym przyjdą i będą już mieli, że oni same złapali tych Żydów. A tu za stodołą był Ubin i tatuś poszedł z chłopakami ten Ubin zrzucać na gromadki, żeby postawić, bo to tak jak w gospodarce, żeby te postawić stertę i nakryć, żeby było na wiosnę co omucić i posiać. Nareszcie tatuś się ogląda, przychodzi Niemiec. Dziadek, daj klucze do tej piwnicy. A tatuś mówi, tam są kartofle, tam nie ma nic. Co cię to obchodzi? Daj klucze i zaczął do tatusia od razu ostro. I tatuś poszedł, wyjął ten hak i mówi, wyłaźcie stamtąd. No i tych Żydów wyciągnął tam, było 6. Chyba nawet liczone było i dziecko, bo że podobno miało być i dziecko. Ja nie wiem, bo ja tam nie wchodziłam do nich, ja tam nie tego, ich nie kontrolowałam. Nawet ich nie widziałam, żeby oni latali tak o sobie wieczorem jak księżyc czy jak coś. To tatuś krzyczał, żeby nie chodzili. No ale jak się człowiek żywy, to wszędzie chce. I już wtedy zaczęli wyciągać tych Niemców, a tych, jeszcze może źle zaczęłam, a tych Niemców, te Niemcy, ich wzięli i wyprowadzili aż hen pod las zabić, żeby nie słyszeli te drugie, żeby nie pouciekali. A tego,
Ale przez 2 miesiące siedzieli te Żydzi z tej Treblinki, bo jak ich rozbili, oni tu ich zgarnęli, się zgarnęli i usiedli, i siedzieli razem. Tu, gdzie 11 ich było, bo tamci jakoś tam się śmieli zawsze, że nie mogło się pogodzić, ale ile ich tam było, to ani tatusia, ani bracia nie wiedzieli, ile ich się tam naściągało. Tylko jak ich już potem wyciągnęli, tamtych wybili, mówi teraz, idziemy do drugiego schronu, te Niemcy mówią. No i Dona, gdzie ty masz ten drugi schron? No nie ma, tatuś mówi, żadnego drugiego schronu. Chodź, pokaż, bo dostaniesz. Wolisz dostać czy dać? Ale chcieli pokazać, że to oni sami znaleźli i weszli do tego, bo taki był bruk postawiony za stodołę, że jak się to wszystko spaliło, to tatuś postawił taki bruk. Tam nisko byli krowy, konie, świnie, a wysoko była kładziona słoma, siano, żeby, no bo nie było gdzie. I tatuś mówi, no to oni weszli pierwsze i szukali. Ale był postawiony ten bruk, że te szpony i to wszystko to było w środku. A z tamtej strony się zamykało i nie mogli znaleźć i do tatusia. I tatuś zaczął tam do nich walić i ich wyciągnęli. Jak ich wyciągnęli, tak ich tu zabili na podwórku, bo zabijali ich. I rozwalili. Bo to była taka szopa postawiona, tam to się słomę kładło, tam było nakryte słomo. Tam to słomę kładli, to siana, to żeby mieć pod ręką więcej. No i wyciągnęli ich wszystkich i rozwalili tam, zobaczyli kartofle, zobaczyli chleb pieczony, no bo jak tyle Żydów, no tyle ludzi, nas była duża rodzina, przecież nas było samych dzieci 10. I rodzice, i jeszcze i babcia. To u nas była duża rodzina. No i tutaj przyprowadzili, tam jeden zaczął uciekać, jeden zaczął krzyczeć, że ja nie jestem Żydem, bo jestem ochrzczony, ale Niemcy nie patrzyli wszystkich. I my, żebyśmy byli nie pouciekali, to byśmy byli też pozabijane. My jako dzieci, a tych starszych zabrali tatusia i dwóch braci, a ten trzeci, co został jeszcze, krowa chodziła, a jak zrzucali te ubin, to poszedł, to brat takim 2 lata starszy, 2,5 roku starszy ode mnie, mówi tak do tego Niemca, proszę pana, ja polecę przygonię krowę, bo ta krowa już chodzi pod lasem, ona jest spętana, a krzaki tam są, gąszcz taki, to mówi, jak ta krowa wlezie w te krzaki, to ona tam z tydzień będzie stała, za czym zdechnie. A on, ten Niemiec, mówi tak, ale tak się uśmiechnął i mówi tak, wiesz co, leć, przygoń tę krowę, rozpętaj tę krowę, zaraz przygoń. I on już, jak już dał radę uciec, tak tę krowę rozpętał i sam w las i poleciał do rodziny. No i tak się skończyło. No, tych Niemców, te Niemcy wybili tych Żydów, chłopów nagnali, bo tatusi, chłopaki zaczęli ten dół kopać i Niemcy nagnali tych, no na rynek wyszli, może tam nie tylko na rynek, może nawet i do mieszkań, gdzie chłopy byli, żeby przyszli dół kopać i ich tutaj na podwórku zakopali, no ale tatusia i braci zabrali do Sadownego. Tam by w szkole mieli tam jakiś... W każdym razie do Sadownego ich tam zabrali, strasznie ich bili, ogromnie ich bili. I później tatusia zabrali chłopaków na Gęsiówkę, czy to na Pawiak. Tatusia zabrali do Oświęcimia. To siedzieli miesiąc, ale dlaczego braci zwolnili, to nie wiem, ale później przyjechali braci i zabrali i zginął ślad. No i mamusia została. Mówi, a ludzie się zlecieli i wszystko, że to po Żydach.
I mamusia została. No i tak jak zaczęli, że tam wszystko zabierać, że to po Żydach, że to, no to mamusia zaczęła nie dawać. My jak powracają, to co będę, czego będę szukać? No oni pojechali, jak mówię, już ich zabrali, to już jak przyjadą, to jak to już nas nie będzie. Znaczy, to już mnie co będą robić, jak już zabrali gospodarza i ten. No i jak rozwalili ten dół, tam gdzie siedzieli, znaleźli kartofle gotowane i znaleźli chleb pieczony. I oni później, te Niemcy, wrócili. Czyli oni potem pod wieczór jeszcze raz przyjechali? Przyjechali. Pijani, tak? Pijani, przyjechali. No bo to tak, jak to się zaczęło od godziny 10, to za czym tych Żydów powyciągali, pozabijali, za czym tych chłopów nawieźli, żeby ich już niech, bo nie w dół nie zakopywali bracia i tatuś, już nie zakopywali i tego. No i później pojechali, to tak już było późnawa, to by wtedy. Wieczór, no tak gdzieś koło po południu przyjechali, jak się napili, tak przyjechali i mamusię okropnie zbili. Mamusię zabili kijami. I ręce połamali, i nogi połamali. Okropnie mamusia się mordowała za 12 godzin. A nie, to nie było wiadomo, czy to jest człowiek, czy to jest co, tylko taka kula. A ludzie jak się śmieli. Już myśmy nie przyjechali, nie przyszli. No ja już za 6 tygodni bracia te dwóch, trochę wcześniej. I, bo brat najstarszy trochę objął tę gospodarkę. A taki wujek pochował mamusię. A ludzie jak krzyczeli. Ludzie, sąsiedzi? Słucham? Sąsiedzi, ludzie? Ludzie, to się naleciało. Teraz to nie ma ludzi, a kiedyś to było bardzo dużo tu w stoczku ludzi. Bardzo. To nalecieli się, jak krzyczeli. A co krzyczeli? Słucham? A co krzyczeli? No krzyczeli, że takie, że dobrze zrobili, że mamusię zabili, że takie nieszczęście, mamusia, takie nieszczęście, postki ściągnęli na tu na stok, że będą się bać ludzie, że to, no różnie krzyczeli. Tylko jeszcze mieliśmy to szczęście, że nas nie przezywali. Nic przez tyle lat potem się nie wydało, kto to... Proszę pana, nie, jakby człowiek był taki wścibski, to by tak przez słowa jakoś by tego... Ale jeżeli ktoś oskarżył, to ma na swoim sumieniu, a ja mam mieć na swoim sumieniu? Trudno. Jak było, tak było.